Dzień dobry, drodzy widzowie. Ślady potężnej zagłady odkryli archeolodzy prowadzący badania na obszarze ruin starożytnego miasta na stanowisku archeologicznym Tal el Hamam w zachodniej Jordanii. Skrupulatnie przeprowadzone wykopaliska, a następnie dokładna analiza setek pozostałości starożytnego miasta dały niesamowite wyniki. Wszystkie nosiły ślady oddziaływania temperatury przekraczającej 2000 stopni Celsjusza. Stopione cegły i fundamenty budynków, pozostałości spalonej ceramiki oraz wszechobecne na terenie wykopalisk rozczłonkowane ludzkie szkielety. Nowe badania wskazały dowody na to, że potężny wybuch nieznanego pochodzenia zniszczył starożytne miasto Tal el Hamam ponad 3600 lat temu. Zbadanie stopionych pozostałości miasta przedstawiło druzgocący rezultat. Uderzenie, które zniszczyło starożytne miasto, miało moc w przedziale od 12 do 23 megaton. Warto zwrócić uwagę, że bomba jądrowa zrzucona na Hiroshimę była 1000 razy słabsza. Po przedstawieniu wyników badań przez Nature.com, niektórzy badacze podali informację, że ruiny miasta mogą być pozostałością po biblijnej Sodomie. Miasto położone było w Dolinie Jordanu tak samo jak Tal el Hamam i unicestwione zostało w podobny sposób, który Biblia przedstawia jako deszcz ognia i siarki. Badacze są zdania, że starożytne miasto zostało zniszczone w wyniku wybuchu meteorytu tuż nad nim, podobnie do wydarzenia znanego jako katastrofa tunguska. Czy Tal el Hamam rzeczywiście jest biblijną Sodomą? Jak dokładnie wyglądają i co przekazują nam stopione pozostałości starożytnego miasta? W 1650 roku przed naszą erą Tal el Hamam było jednym z najpotężniejszych ośrodków cywilizacji blisko wschodniej w regionie. Położone na wzniesieniu w południowej dolinie Jordanu na północny wschód od Morza Martwego, niewielka miejscowość po upływie dziesiątek lat stała się największym stale zamieszkiwanym miastem epoki brązu na południu Lewantu, będąc 10 razy większym od Jerozolimy i 5 razy większym od Jerycha. Wykopaliska archeologiczne w Tal el Hamam prowadzone są od 2005 roku. Kluczowe w zrozumieniu historii tego obszaru okazały się zbite warstwy ziemi, które stały się doskonałą skarbnicą wiedzy o przeszłości miasta. Analiza poszczególnych warstw była dla archeologów dosłowną przyjemnością, gdyż mieli idealny i łatwy wgląd na poszczególne etapy rozwoju miasta. Jednak pewna warstwa ziemi skrywała fascynujące materiały. W czasie badań archeolodzy natrafili na warstwę, która zawierała m.in. kawałki ceramiki, które od zewnątrz zostały stopione i pokryte licznymi bąblami. W bardzo podobnym stanie były cegły, glina z dachów czy zewnętrzne warstwy ścian pozostałości budynków. Wszystko, co archeolodzy odkryli w tej konkretnej warstwie datowanej na 1650 rok przed naszą erą, nosiło ślady oddziaływania anomalnej, skrajnie wysokiej temperatury przekraczającej 2000 stopni Celsjusza. Zwęglone i stopione materiały w Tal el Hamam wyglądały bardzo znajomo dla grupy badaczy pod przewodnictwem profesora Kenneta, czyli emerytowanego naukowca nauk o ziemi Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara, który wcześniej pracował na obszarach, w które w przeszłości uderzyły meteoryty. Profesor mówi, że jego zespół jest w posiadaniu dowodów dużej eksplozji kosmicznej w pobliżu miasta zwanego Tal el Hamam. Analiza stanu pozostałości miasta i ceramiki wykazała, że eksplozja nad miastem zrównała je z ziemią, doszczętnie niszcząc wszystkie domy, pałace, świątynie i mury obronne. Profesor zaznacza, że rozmieszczenie kości wskazywało na ekstremalną fragmentację szkieletu ludzi, którzy mieszkali w mieście w czasie jego zniszczenia. Zespół archeologów wykluczył możliwość, że miasto zostało zniszczone w czasie działań wojennych, gdyż w warstwie wykopalisk z omawianego okresu nie odkryto jakichkolwiek grotów strzał, proc oraz pozostałości broni. Dodatkowo tylko w tej konkretnej warstwie ziemi odkryto drobne sferule, czyli drobne kulki szkliwa, które powstają wskutek oddziaływania bardzo wysokiej temperatury przy uderzeniu meteorytu. Zespół profesora Kenneta odkrył także tak zwany wstrząśnięty kwarc.
Są to ziarna piasku zawierające pęknięcia, które tworzą się tylko i wyłącznie przy udziale bardzo wysokiego ciśnienia. Wstrząśnięty kwarc z tej warstwy jest dowodem na to, że w tym miejscu w chwili eksplozji wystąpił potężny skok ciśnienia. Badaczy zdziwiło także wysokie zasolenie warstwy ziemi wynoszące od 4 do 25% w niektórych próbkach, które nie ma naturalnego charakteru. Prawdopodobnie odpowiedzialny był za to podmuch, który w czasie wybuchu przeniósł nad miasto dziesiątki ton soli z pobliskiego Morza Martwego. Wysokie stężenie soli w glebie spowodowało, że ten obszar został całkowicie opuszczony na ponad 600 lat, a analizy kolejnych warstw ziemi wykazały, że ten obszar już nigdy nie był obficie zaludniony. Profesor Kenneth mówi, że tak nienaturalne stężenie soli w próbkach potwierdza siłę wybuchu, który swoim zasięgiem objął także obszar przy Morzu Martwym. Gleba o tak wysokim zasoleniu była odpowiedzialna za tak zwaną przerwę w późnej epoce brązu, twierdzą naukowcy, w której miasta wzdłuż dolnego obszaru Doliny Jordanu zostały opuszczone, co zmniejszyło populację z dziesiątek tysięcy do zaledwie kilkuset pustelników. Na tych niegdyś żyznych ziemiach przez stulecia nic nie mogło wyrosnąć, zmuszając ludzi do opuszczenia tych terenów na długie wieki. Tal el-Hamam było przedmiotem gorącej dyskusji na temat tego, czy miasto może być biblijną Sodomą, czyli jednym z dwóch miast w starotestamentowej Księdze Rodzaju, które zostały zniszczone przez Boga za niegodziwość i grzechy, jakie popełniali mieszkańcy tych miast. Kenneth mówi, że wszystkie obserwacje zawarte w Księdze Rodzaju w aspekcie Sodomy są zgodne z wybuchem meteorytu nad miastem Tal el-Hamam. Choć te dwa miasta pod względem opisu zniszczenia jednego, jak i odkrywanymi dowodami zagłady drugiego są bliźniaczo podobne, to do dzisiaj nie istnieją jasne i klarowne dowody na to, że to zniszczone miasto jest rzeczywiście Sodomą ze Starego Testamentu. Choć możemy tak przypuszczać, a sprawa na taką wygląda, to jednak nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić. Sprawa z biegiem czasu zaczęła przybierać kolejny wymiar. Po publikacji artykułu przez Nature.com rozgorzała dyskusja nad samą Biblią. Niektórzy informację potwierdzającą zniszczenie miasta wskutek wybuchu meteorytu odebrali jako kolejny znak na drodze potwierdzenia, że Biblia przedstawia autentyczne wydarzenia historyczne. Inni są zdania, że wybuch meteorytu stał się inspiracją do napisania historii o Sodomie. Jedno jest pewne. W naszej przeszłości wiele potężnych miast zostało zniszczonych przez wybuchy o niespotykanej sile, które trwale zmieniły bieg historii i rozwoju danej cywilizacji. Bliźniaczo podobne zniszczenia powstałe wskutek oddziaływania nadnaturalnie wysokiej temperatury zostały odkryte także w Mohenjo-Daro w historycznych Indiach w dzisiejszym Pakistanie. Ten temat szczegółowo przedstawiam w jednym ze swoich odcinków, który teraz wyskoczy Wam w polecanych. Czy tego rodzaju dziwne zagłady są tylko zbiegiem okoliczności? Dlaczego akurat te dwa starożytne ośrodki cywilizacyjne, które pełne są historii o bogach i przeciwnych siłach toczących ze sobą walkę, zostały unicestwione w tak podobny sposób? Niektórzy powiedzą, że to przypadek, inni, że celowe działania, a ludzkość od najdawniejszych lat obserwowana jest przez istoty nie z tego świata. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę. A jeśli chcecie podzielić się swoimi spostrzeżeniami, to śmiało piszcie komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.